Witajcie. Dzisiaj coś z serii Vademecum psychologa transportu. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób dobierać metody do badania. Często zdarza się, że jeżeli ktoś właśnie kończy studia z psychologii transportu lub zaczyna właśnie swoją pracę jako psycholog transportu, to pisze do mnie i pyta się w takim przypadku, jakie on powinien wybrać metody, w co powinien się zaopatrzyć, co kupić, czym badać, konkretnie krok po kroku, jakie dać testy. Myślę, że mało kto jest w stanie na to pytanie tak po prostu odpowiedzieć i powiedzieć, no jak przychodzi kandydat na kategorię C, to najpierw dajesz ten test, potem ten, potem ten, sprawdzasz, zliczasz, orzekasz. To tak nie działa. W związku z tym pomyślałam, że stworzę taki krótki poradnik, gdzie będę wskazywała Wam takie pewnego rodzaju podpowiedzi, jak dobrze dobierać metodykę do wykonywanego przez Was badania. Jak być może już wiecie, ja jestem wielką fanką tego, żeby posiadać jak najwięcej metod, którymi możemy badać w psychologii transportu, zarówno tych standardowych, jak papier ołówek, jak i tych nowoczesnych, jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby doposażyć swoją pracownię na przykład w systemy e-testów, właśnie chociażby z platformy Testu Drive, czy też innych konkurencyjnych. Ważne jest to, żebyśmy wykorzystywali metody, które są trafne, rzetelne, obiektywne, dobrze znormalizowane i żebyśmy rzeczywiście mieli w czym wybierać, kiedy przychodzi do nas osoba do badania. Wiadomo, że jest tak, że psycholog, który ma już za sobą pewną praktykę, ma swoje testy, które lubi robić i tych, których nie lubi robić i częściej daje te, które lubi. Natomiast warto też mieć z tyłu głowy to, że ta metodyka powinna być trochę zróżnicowana. Innymi testami będziemy badali kandydata do kategorii C, innymi testami kierowcę zawodowego, który po raz enty odnawia uprawnienia. Inne testy damy osobie, która jest kandydatem na instruktora czy egzaminatora, a inne, jeżeli chce jeździć pojazdem uprzywilejowanym. No właśnie. To jest właśnie podstawowa rzecz, że najpierw metodykę dobieramy do celu badania, czyli trafia do nas klient i musimy zdecydować, jaką metodykę mu dać i pierwszą rzecz, na którą właśnie zwracamy, to jest cel badania. Dlatego, że musimy zwrócić uwagę na to, jakie cechy predysponują do wykonywania danego zawodu. Więc na przykład, jeżeli jest to kierowca pojazdu uprzywilejowanego, no to na pewno warto będzie włączyć jakiś test temperamentu, który pozwoli nam ocenić jego funkcjonowanie w takim środowisku wysokostymulacyjnym. Jeżeli jest to instruktor czy egzaminator, no to bierzemy pod uwagę to, że będzie on jako instruktor na przykład działał w takim kontaktach, prawda, instruktor, uczeń, którego ma nauczyć jeździć, powinien umieć przekazywać wiedzę, powinien radzić sobie w takich sytuacjach na drodze, być oczami i kursanta, i swoimi i też właśnie mieć dużo takich cech fajnych, miękkich tak zwanych. Więc musimy sprawdzić, czy taka osoba nadaje się do wykonywania tego zawodu. Inaczej będziemy patrzeli na osobę, która po raz enty odnawia uprawnienia, jest na przykład po 60 roku życia, gdzie będziemy bardziej skupiali się na funkcjonowaniu procesów poznawczych i sprawdzeniu sprawności psychomotorycznych, a w dalszej kolejności na innych kwestiach, które nakłada na nas rozporządzenie. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, czy dana osoba ma już u nas kartotekę. Bo jeżeli taka osoba ma, to nie ma sensu na przykład za każdym razem badać ją testem EPQR, mimo że na przykład jest naszym ulubionym. Warto tą kartotekę sobie rozbudowywać, czyli za każdym razem starać się dawać jakieś inne narzędzie, które pozwala nam oceniać na przykład osobowość, funkcjonowanie w sytuacjach trudnych czy dojrzałość społeczną. Tak, żeby rzeczywiście ta kartoteka nam się rozrastała. Dlatego warto mieć różne narzędzia. Ponadto fajnie jest, jeżeli macie możliwość przeprowadzania wywiadu przed częścią aparaturową i testową, ponieważ w wywiadzie możemy pozyskać informacje, które wpłyną na to, z jakiej metodyki skorzystamy, które testy damy. Być może pojawi się jakiś wątek w tym wywiadzie, który będzie wymagał przez nas specjalnego diagnozowania i wybrania na przykład innego testu. Dobrze jest też spytać się osoby, kiedy ostatni raz była badana, ponieważ klient nie zawsze trafia ciągle do tej samej pracowni i wtedy warto podpytać. Czasami osoby pamiętają, czym były badane, pamiętają na przykład, czy wykonywały test matrycy Ravena, pamiętają, czy robiły tablicę Poppel-Reutera. Dzięki temu możemy zastosować inne narzędzia, dać Katela, zrobić TUSA. Także no, jest wtedy, że tak powiem, pole do popisu, do tego, żeby zdiagnozować trochę innymi testami. Pamiętajmy, że niektóre testy są podatne na taką wyuczalność i jednak pamięć pozostają w pamięci dosyć długo, w związku z tym też warto to wziąć pod uwagę.
kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to są badania w psychologii transportu, które uważa się za nieco trudniejsze, czyli badania powypadkowe, po przekroczeniu 24 punktów, czy po alkoholu. Ja zawsze, jeżeli mam tylko możliwość, to staram się takie osoby wziąć najpierw na wywiad, dlatego że chcę się dokładnie zorientować w sytuacji osoby badanej i pod tym kątem dobrać metodykę. To nam właśnie pozwala też odpowiednio ją poszerzyć o odpowiednie testy. Tutaj jednak nie idziemy takim standardem tak zwanym, tylko rzeczywiście staramy się tą metodykę zróżnicować, żeby sprawdzić, czy dana osoba nie jest uzależniona, czy dana osoba nie ma takich dużych skłonności do zachowań ryzykownych, jak funkcjonuje i tak dalej, czy jest osobą, która poszukuje doznań, czy poszukuje stymulacji. Więc to wszystko musimy sobie wziąć pod uwagę, żeby wybrać testy, które nam to odpowiednio sprawdzą. Również warto wziąć pod uwagę wiek lub wykształcenie osoby badanej. No, trzeba przyznać, że nie wszystkie testy są jednakowo łatwe pod kątem ich zrozumienia. Są testy, które zawierają podwójne zaprzeczenia, zawierają na przykład, zaczynają się od słów trudno, nigdy, od słów nie, i wtedy rzeczywiście osobie jest trochę trudniej odpowiadać. Są testy, które mają rozbudowane skalę odpowiedzi, nie tylko tak, nie. Więc jeżeli trafia nam się osoba starsza, to czasami lepiej jest dać test, który jest trochę łatwiejszy w zrozumieniu, być może krótszy. Musimy też brać tego typu rzeczy pod uwagę, szczególnie jeżeli ta osoba ma u nas swoją kartę i jesteśmy w stanie już coś o niej powiedzieć. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom będzie Wam łatwiej dobrać odpowiednią metodykę, odpowiednie narzędzie do tego, żeby przeprowadzić badania psychologiczne. Pamiętajcie też o tym, że rozporządzenie precyzuje nam dokładnie, co musi być zbadane, ale też pozwala na dużą dowolność w tym kierunku. Do usłyszenia! Do zobaczenia. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnego filmiku, zasubskrybuj kanał.